Wszystko, co się dzieje w bibliotece przez cały listopad, jest w ramach takiej kampanii edukacyjnej Niska emisja, wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada. W ramach tego happeningu, tego spotkania dzisiejszego, tych warsztatów, dzieci przez zabawę uczą się zachowań proekologicznych. Na dole mamy stoisko takiego ekokina, gdzie dzieci za pomocą siły własnych nóg napędzają rowery, a dzięki temu wyświetlany jest film za pomocą rzutnika na ekranie. Także tutaj same dzieci obserwują, że ta zielona energia być może, że jest trudna do wytworzenia, tak? Bo trochę nogi bolą, ale jest to energia, która jest bardzo ekologiczna. Na innym stanowisku dzieci mają takie duże plansze eco-memory, gdzie też za pomocą odnajdywania jednakowych obrazków albo podobnych obrazków uczą się też zachowań proekologicznych. No i trzecie stanowisko to jest taka przestrzenna gra planszowa, która też mówi o wszystkich zjawiskach niskiej emisji i zjawiskach, które są bardzo szkodliwe dla naszego powietrza. Zaprosiliśmy dzieci ze szkół podstawowych, aczkolwiek mamy też jedną klasę ze szkoły średniej. Także myślę, że pierwszaki z technikum też się będą dobrze bawiły, ponieważ myślę, że na tyle w ciekawy sposób są przygotowane te stanowiska, że każdy tutaj się będzie dobrze bawił i coś mądrego i ciekawego wyniesie z tych warsztatów.